Rozbroj, to teraz moja kolej. Słuchajcie, kochani, ja w tamtym tygodniu miałam dwie wizje, dwa porównania. Po pierwsze, jak uwielbiamy Boga, to uwielbiamy Go w pełnej zbroi. Ta zbroja jest lekka. Pan Bóg jest Królem Zastępów. My jesteśmy w Jego zastępach, jesteśmy w pełni wyposażeni. Ta zbroja nas ochrania od stóp do głów. To jest zbawienie, to jest krew Jezusa, to jest nowe narodzenie. I widziałam niewłaściwy obraz ludzi w kościele. Takich, którzy rzucają w tej zbroi, klękają przed Bogiem, płaczą, narzekają. Wykładają swoje ręce i czekają, aż On im coś da. A on w ogóle jest włócznia. I oni się tak spinają, się męczą. I próbują walczyć, walczyć swoim ciałem. I to spięcie powoduje do przemęczenia. To, co Ty powiedziałeś, do zamieszania, do pogubienia. I drugi obraz miałam taki, jak stał taki żołnierz w tej lekkiej zbroi. Wiecie, tak sobie stałam. I miałam przechyloną tak głowę w tej zbroi, ona mi tak podtrzymywała. I moje ciało odpoczywało, a usta mówiły. Widziałam grupę żołnierzy, którzy stoją przed Bogiem, nie błagając na kolanach, Panie, nic nie mam, a Cię leży obok. Tylko jesteś w zbroi, leży Twoja broń, weź ją do ręki, stań przed Panem wyprostowany. Twoje ciało w spoczynku, a Twoje usta mówią. W ogóle praktykuję sobie to, słuchajcie, ostatnio. Jak Agata mówi, eksperymentuję z różnymi rzeczami. I jak wcześniej przychodziły jakieś negatywne wiadomości albo rzeczy, których się nie da zrobić, a których my potrzebowaliśmy, żeby były zrealizowane, to ja się wtedy spinałam i wchodziło pod denerwowanie. Zaczynało się od tego, że w mojej głowie były negatywne myśli, negatywne scenariusze, co się wydarzy, jak to się nie wydarzy. A nie mamy już na to żadnego wpływu, bo się przewróciło, wywalił się cały plan. I wtedy za tymi myślami przychodził stres i nerwy do organizmu. I postanowiłam jakiś czas temu, jeszcze przed tą wizją, że nie będę się tym stresować ani denerwować, bo mój Bóg powiedział, nie martw się niczym. Więc jak przychodzą takie informacje, że coś się wali, z takiego naprawdę czystego punktu widzenia, czysto fizycznego, nie da się tego uratować, to ja po prostu modlę się wtedy, posyłam aniołów, żeby to zrobili. Mówię, koniec, odcinam każdą myśl, niby teraz idę w odpocznienie. I przetestowałam to, słuchajcie, i testuję to cały czas, i coraz bardziej mi się to podoba. Bo ja wtedy sobie odpoczywam. I za chwilę oczywiście jest telefon, że rzecz, która była niemożliwa do zrealizowania, została zrealizowana. Szczegóły mogę wam powiedzieć prywatnie, jak mnie zapytacie. Po nabożeństwie. I takich rzeczy jest mnóstwo. I chcę wam powiedzieć, że takie moje chodzenie w tym ściśnieniu, bo ja też zaczęłam studia i nie umiałam sobie tych wszystkich rzeczy poukładać, by the way, porozmawiamy potem, jeszcze chwilę. Doprowadziło mnie do osłabienia mojego organizmu. I zrobiłam sobie badania i badania mi wyszły, że mam bardzo niski poziom białych krwinek. Moja klientka, która ma klinikę, robiła mi te badania i ja jej powiedziałam, że w ciągu tygodnia jest je podwyższe. W ciągu tygodnia je podwyższyłam, spokutowałam, słuchajcie, i nie chcę w ogóle chodzić w jakimś stresie. Jestem do czego innego powołana. Chcę robić swoje do tego momentu, do którego mogę, resztę oddawać Bogu i nie dawać nawet ani jednej myśli przykleić się do tej sytuacji, bo te myśli powodują potem bardzo negatywne odczucia w organizmie, których ja nie znoszę. Powodują spięcie, powodują nerwy, powodują przemęczenie i ja tego nie chcę. Więc macie zbroję. Bardzo ważne było dla mnie to, że ta zbroja jest lekka, bo ja widziałam, jak te zastępy uwielbiają Boga w pełnym rynsztunku, w pełnej zbroi, uderzając bronią o zbroję. W ogóle jesteśmy w pełni wyposażeni, mamy wszelkie narzędzia, mamy każdą broń. To wojsko fizycznie odpoczywało, fizycznie oznacza, że nic nie robimy w ciele, że nie przemęczamy tego ciała, że w ciele chodzimy w odpoczynieniu, że mamy spokojny umysł, który daje spokój ciału. Ale oni mówili, słuchajcie, ich usta się ruszały. Oni w ogóle głosili słowa Boga i rzeczy się działy. I to jest niesamowita rzecz. Drugą sprawą, o której już ostatnio myślałam i też fajnie Asia to nazwała, mówiąc swoje świadectwo, i to poruszyło też moje serce, że wiele osób, czy też pewnie ja kiedyś czasami, nie mówi, że w czymś chodzi, coś, co go obciąża. Pytam się, jak u ciebie, mówisz super, super. Wyznanie wiary, kiedy się wierzy i chodzi się w pokoju, to co innego,
niż kiedy samemu przed sobą się kłamie, a chodzi się z ciężarem. Jeżeli masz jakieś zmartwienie, jakiś ciężar, z którym sobie nie radzisz, czy jest ci ciężko na jakimś odcinku, to po to są ludzie w kościele. Są liderzy, są pastorzy, są nauczyciele, są przyjaciele. Przyjaciel nie wyda twoich grzechów, przyjaciel nie powie, z czym chodzisz. Ale przyjdź jakby do mnie, a ja przejdę się z tobą kawałek. W ogóle poniosę z tobą twój ciężar, tak? Będziemy się razem modlić, będę z tobą w tym, zbuduję cię. I wierzę, że do takich relacji w kościele jesteśmy powołani. Kiedyś ktoś mi powiedział, że boi się cokolwiek powiedzieć, bo zaraz to jest w poselstwie na Facebooku albo jest to ogłoszone w kościele. Ja chcę wam powiedzieć, żebyście się tego nie bali. Przyjaciel nie wypowie waszych, nie wiem, grzechów, waszych problemów. Natomiast czasami w diabła trzeba uwierzyć. I wtedy, kiedy to usłyszałam, przypomniała mi się taka sytuacja, jak byłam świeżo w kościele tutaj i byłam na jakimś pierwszym spotkaniu, którą Michała w domu i rozmawiałam wtedy z pewną osobą, powiedziałam jej coś. I ona potem wystąpiła i wygłosiła poselstwo w kościele przeciwko temu. I wiecie, co się stało? I kościół został podniesiony, diabeł został obnażony, a ja przyszłam do tej osoby i powiedziałam, teraz mnie nieś. Przykleję się do ciebie. Bo skoro ty wiesz, jak jest dobrze, bo ty znasz fundament, a ja nie, to teraz ty mnie prowadź. Więc nie bójcie się tego w ogóle. Ale nie chodźcie sami z jakimkolwiek ciężarem, bo to będzie gniło i będzie śmierdziało. Razem wspólnie fajnie go rozwalić, bo ktoś już z tym sobie poradził. Amen. Amen. Amen.